Będzie ogłoszony wyrok. Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. Trybunał Konstytucyjny w składzie tu obecnym, po rozpoznaniu z udziałem wnioskodawców oraz Sejmu i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniach 29, 30 i 31 lipca 2015 roku połączonych wniosków, punkt pierwszy rzymski grupy posłów z 27 lipca 2012 roku o zbadanie zgodności. Jeżeli Państwo pozwolą, bo czytałem wszystkie te punkty. W przypadku pierwszego wniosku tych punktów jest 73. Jeżeli jest zgoda wnioskodawców i uczestników, to nie będę czytał. Jeżeli życzą Państwo sobie, to oczywiście tak. One są dokładnie takie same jak dwa dni temu, kiedy je odczytywałem. Ale oczywiście prosimy o nieczytanie. Dziękuję bardzo. Drugi rzymski punkt. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 20 czerwca 2013 roku o zbadanie zgodności. Tutaj są trzy punkty. Trzeci rzymski punkt grupy senatorów z 15 lipca 2013 roku o zbadanie zgodności. I w tym trzecim rzymskim punkcie było przedstawionych 26 punktów zarzutów. Punkt czwarty rzymski grupy posłów z 23 lipca 2013 roku o zbadanie zgodności i tu jest 26 zarzutów. Orzeka. Punkt pierwszy. Artykuł 60 ustawy z dnia 5 listopada 2009 roku o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych w zakresie, w jakim nie ogranicza środków nadzoru Komisji Nadzoru Finansowego nad działalnością małych kas, jest niezgodny z artykułem 22 w związku z artykułem 31 ust. 3 i artykułem 58 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Punkt drugi. Artykuł 10 ust. 1 ustawy powołanej w punkcie pierwszym jest zgodny z artykułem 20, artykułem 22 i artykułem 58 w związku z artykułem 31 ust. 3 Konstytucji. Punkt trzeci. Artykuł 53 ust. 2 i 3 ustawy powołanej w punkcie pierwszym jest zgodny z artykułem 20 i artykułem 22 Konstytucji oraz nie jest niezgodny z artykułem 58 ust. 1 w związku z artykułem 31 ust. 3 Konstytucji. Punkt czwarty. Artykuł 21 ust. 3 ustawy powołanej w punkcie pierwszym jest zgodny z artykułem 20, artykułem 22 i artykułem 58 ust. 1 w związku z artykułem 31 ust. 3 Konstytucji oraz nie jest niezgodny z artykułem 42 ust. 3 Konstytucji. Punkt piąty. Artykuł 51 ust. 4 ustawy powołanej w punkcie pierwszym jest zgodny z artykułem 20 i artykułem 22 Konstytucji oraz nie jest niezgodny z artykułem 42 ust. 3 i artykułem 58 ust. 1 w związku z artykułem 31 ust. 3 Konstytucji. Punkt szósty. Artykuł 74c ust. 4 ustawy powołanej w punkcie pierwszym jest zgodny z artykułem 58 ust. 1 w związku z artykułem 31 ust. 3 Konstytucji oraz nie jest niezgodny z artykułem 2 Konstytucji. Punkt siódmy.
Artykuł 74c ustęp 8 i 9 ustawy powołanej w punkcie pierwszym jest zgodny z artykułem 2 i artykułem 45 ustęp 1 w związku z artykułem 31 ustęp 3 Konstytucji. Punkt 8. Artykuł 74c ustęp 11 i 12 w związku z artykułem 74c ustęp 3, 4 i 6 ustawy powołanej w punkcie 1 jest zgodny z artykułem 64 ustęp 1 i 2 Konstytucji. Artykuł 93 ustawy powołanej w punkcie 1 jest zgodny z artykułem 2 Konstytucji. Punkt 10. Artykuł 13 ustawy z dnia 19 kwietnia 2013 roku o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz niektórych innych ustaw jest zgodny z artykułem 2 Konstytucji. Część druga wyroku. Przepis wymieniony w punkcie 1, punkt 1 w zakresie tam wskazanym traci moc obowiązującą z upływem 18 miesięcy od dnia ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. Ponadto postanawia na podstawie artykułu 39 ustęp 1 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 roku o Trybunale Konstytucyjnym umorzyć postępowanie w pozostałym zakresie. Pod wyrokiem następują właściwe podpisy. Zdanie odrębne do wyroku zgłosili sędziowie Zbigniew Cieślak do całości wyroku, Maria Gintoft-Jankowicz do całości wyroku, Teresa Liszcz do części pierwszej, punkt od 1 do 8, część druga i postanowienie. Proszę usiąść. Zasadnicze motywy wyroku przedstawi sędzia sprawozdawca Leon Kieres. Bardzo proszę, panie sędzio. Dziękuję, panie przewodniczący. Proszę o cierpliwość, bo te ustne motywy, chociaż i tak znacząco skrócone w stosunku do wersji pisemnej, będą obszerne. Nie tylko ze względu na wagę zagadnienia, bo każdy problem rozstrzygany przed Trybunałem Konstytucyjnym ma swoją doniosłość w woli ustrojodawcy, a więc w postanowieniach Konstytucji. Chodziło tutaj również o ważne zagadnienie czy problemy związane z prawami i wolnościami obywatelskimi oraz roli państwa odnoszonej do inicjatyw prywatnych. Zagadnienia wstępne. Postępowanie przed Trybunałem Konstytucyjnym zostało zainicjowane wnioskiem grupy posłów z 27 lipca 2012 roku, w którym zostały zaskarżone przepisy ustawy z dnia 5 listopada 2009 roku o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych. Ustawa ta została następnie w znacznym zakresie znowelizowana ustawą z dnia 19 kwietnia 2013 roku o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz niektórych innych ustaw, której przepisy stały się z kolei przedmiotem wniosku grupy senatorów z 15 lipca 2013 roku oraz grupy posłów z 23 lipca 2013 roku. Ze względu na tożsamość przedmiotową, do łącznego rozpoznania w tym postępowaniu został przekazany również wniosek Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 20 czerwca 2013 roku, w którym wnioskodawca zakwestionował przepisy ustawy z dnia 5 listopada 2009 roku o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, dalej ustawa o SKOK, w brzmieniu nadanym ustawą zmieniającą z 2013 roku. Zagadnienia formalne. Jedną ze wstępnych kwestii prawnych, które wymagały przesądzenia przez Trybunał Konstytucyjny, była dopuszczalność merytorycznego rozpoznania sprawy ze względu na przesłanki określone w artykule 32 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Zgodnie z tym przepisem
Wniosek do Trybunału musi spełniać wymogi pisma procesowego, to znaczy wyraźnie określać zarzut niezgodności kwestionowanych przepisów z Konstytucją, w tym precyzować przedmiot i zakres zaskarżenia, wskazywać odpowiednie wzorce kontroli oraz zawierać należycie sformułowane uzasadnienie zarzutów. Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że uzasadnienia wniosków grupy posłów z 27 lipca 2012 roku, grupy senatorów z 15 lipca 2013 roku oraz grupy posłów z 23 lipca 2013 roku budzą istotne zastrzeżenia formalno-prawne. Każdy z wniosków jest obarczony podobnymi wadami, ponieważ motywy ich uzasadnień odwołują się do zbliżonych bądź identycznych wnioskowań oraz argumentów. Wnioski grupy senatorów z 15 lipca 2013 roku i grupy posłów z 23 lipca 2013 roku są tożsame treściowo. Nieprawidłowości miały charakter systemowy i polegały między innymi na polemice z ratio legis zmian, którym został poddany system SKOK po wejściu w życie ustawy z 2009 roku i ustawy zmieniającej z 2013 roku, formułowaniu postulatów de lege ferenda, zdawkowości i lakoniczności motywów uzasadnienia, akcentowaniu zarzutu niespójności horyzontalnych między aktami o tej samej mocy prawnej, np. między ustawą o SKOK a ustawą prawo spółdzielcze, formułowaniu racji i motywów za pomocą argumentów, które nie miały charakteru prawnego, a ich nazbyt wartościujący wydźwięk powodował, że nie mogły zostać poddane analizie w postępowaniu przed Trybunałem. W ten sposób należało ocenić wszystkie uwagi wnioskodawców na temat zakwestionowanych przepisów, które sprowadzały się do stwierdzenia, że dana regulacja jest, cytuję, szkodliwa, jest hamulcem rozwoju kas czy zmianą na gorsze. W tym stanie rzeczy Trybunał ograniczył zakres rozpoznania sprawy. Merytoryczna kontrola wniosków nie byłaby bowiem możliwa bez aktywnego zaangażowania Trybunału do rekonstrukcji i istotnego uzupełnienia poszczególnych zarzutów. Trybunał nie może zastępować wnioskodawcy i niejako w jego imieniu podejmować z urzędu działań zmierzających do skorygowania pisma procesowego, aby spełniało przynajmniej minimalne warunki określone ustawą o Trybunale Konstytucyjnym. Analiza zgodności artykułu 60 ustawy o SKOK. We wniosku z 27 lipca 2012 roku grupa posłów wskazała, że artykuł 60 ustawy o SKOK w zakresie, w jakim przewiduje sprawowanie przez Komisję Nadzoru Finansowego nadzoru nad kasami, jest niezgodny m.in. z artykułem 20, artykułem 22 oraz artykułem 58 ustęp 1 w związku z artykułem 31 ustęp 3 Konstytucji. Trybunał stwierdził, że ratio legis zaskarżonego artykułu 60 ustawy o SKOK odwołuje się zarówno do potrzeby ochrony interesu publicznego, jakim jest zachowanie stabilności instytucji kredytowo-depozytowych, którym zostały powierzone środki pieniężne o znacznej wartości przez liczną grupę osób, członków KAS, jak również konieczność ochrony interesów indywidualnych konsumentów, którzy skorzystali z usług KAS. Złożony charakter relacji prawnych między SKOK a osobami, które są zarazem i członkami KAS, i ich klientami, spowodował, że ustawodawca nie tylko miał podstawy konstytucyjne, aby przyjąć odpowiednie regulacje ostrożnościowe oraz nadzorcze, ingerując w wewnętrzną sferę działalności i autonomię organizacyjną zrzeszenia, ale również ciążył na nim w tym zakresie obowiązek ustanowienia takich instytucji prawnych, które wzmocniłyby bezpieczeństwo środków pieniężnych zgromadzonych w kasach oraz przeciwdziałały negatywnym skutkom likwidacji kas dla całego systemu finansowego państwa. Adekwatnie do celów, które chce osiągnąć ustawodawca, nadzór finansowy może obejmować fazę podejmowania działalności gospodarczej, jej wykonywania oraz zakończenia. Co do zasady, jest to władcze wkroczenie w funkcjonowanie oraz organizację nadzorowanego podmiotu wraz z możliwością kontroli
wydawania zaleceń, a także podejmowania działań korygujących, jeśli taką możliwość przewidują przepisy prawne. Trybunał uznał, że samo użycie przez ustawodawcę instytucji prawnej państwowego nadzoru finansowego nad działalnością KAS i Kasy Krajowej w artykule 60 ustawy o SKOK było zabiegiem dopuszczalnym i nie miało znamion arbitralności. Nadzór państwowy jest typowym środkiem prawnym, za pomocą którego organy państwa realizują swoją publiczno-prawną odpowiedzialność za należyte i zgodne z prawem funkcjonowanie określonych obszarów życia zbiorowego. Ustawodawca za pomocą pojęcia nadzoru włączył w tym wypadku agendy państwowe, to jest KNF, w sferę działania SKOK, zachowując przy tym istotę ich autonomii i samorządnego charakteru jako korporacyjnych osób prawnych. Innymi słowy, zastosował to pojęcie adekwatnie do jego prawnej charakterystyki, oceniając, iż społeczne i ekonomiczne implikacje funkcjonowania SKOK wymagają ustawowej interwencji. Ustanowienie nadzoru finansowego KNF nad działalnością KAS i Kasy Krajowej mieści się w kategorii ważnego interesu publicznego, który uzasadnia ustawowe ograniczenia wolności działalności gospodarczej. Przede wszystkim państwowy nadzór finansowy pełni funkcje gwarancyjne dla samych członków KAS, którzy powierzyli kasom swój kapitał. Władza publiczna nie może zrzec się odpowiedzialności za ewentualne naruszanie praw podmiotów prawa prywatnego, czyli członków KAS, którzy są zarazem ich klientami, przez niezgodne z prawem bądź niegospodarne działania KAS, zwłaszcza gdy skala prowadzonej przez nie działalności kredytowo-depozytowej osiągnęła rozmiary, które mogą generować nie tylko incydentalne nadużycia, ale tworzyć realne problemy społeczne w związku z utratą oszczędności przez liczną grupę ludzi. W ten sposób, ograniczając wolność gospodarczą i poddając ją interwencji państwa, ustawodawca chroni prawa i wolności innych osób. Z drugiej strony, w związku z nadzorem finansowym sprawowanym przez organ państwowy, zewnętrzny i niezależny w stosunku do SKOK, członkowie KAS powinni budować zaufanie, że ich oszczędności są co najmniej tak bezpieczne, jak byłyby bezpieczne w innych instytucjach kredytowych, na przykład w bankach. Społeczne zaufanie do SKOK przekłada się pośrednio także na zaufanie i wiarygodność całego systemu finansowego. Oprócz ochrony konsumentów usług finansowych oferowanych przez SKOK, zadaniem instytucji państwowych jest regulacja rynku finansowego, lokacyjno-kredytowego, zapewnienie jego prawidłowego funkcjonowania, stabilności, bezpieczeństwa i przejrzystości. Działalność instytucji finansowych ma istotne znaczenie dla funkcjonowania gospodarki wolnorynkowej, obrotu gospodarczego i w związku z tym wymaga tzw. regulacji ostrożnościowych dotyczących różnych aspektów funkcjonowania tych instytucji, w tym wymagań kapitałowych, kadrowych i lokalowych, precyzyjnych wskaźników norm płynności finansowej, pokrycia funduszami własnymi aktywów, granic dopuszczalnego ryzyka w działalności kredytowej, stworzenia systemu nadzoru finansowego. Zagrożenie bezpieczeństwa gospodarki, którego postacią jest destabilizacja rynku finansowego, w tym również wywołana nieodpowiednią działalnością KAS lub Kasy Krajowej, uzasadniała ograniczenie wolności działalności gospodarczej podmiotów tworzących system SKOK ze względu na konieczność ochrony porządku publicznego. Porządek publiczny należy w tym kontekście rozumieć jako organizację określonej dziedziny życia społecznego, w której podmioty prawa prywatnego, np. kasy, mają wprawdzie zagwarantowaną możliwość samorealizacji obranych przez siebie celów oraz względną niezależność wobec instytucji państwowych, ale są także poddane interwencji administracyjnej, zapewniającej przynajmniej minimalny poziom interesu publicznego i ochronę dobra wspólnego. Niezależnie od powyższego, Trybunał stwierdził, że objęcie KAS państwowym nadzorem finansowym oraz normami ostrożnościowymi nie zdejmuje z ustawodawcy obowiązku zagwarantowania im możliwości działania i świadczenia usług w sposób adekwatny do ich stanu faktycznego,
w tym przede wszystkim skali prowadzonej działalności. Zmiany ustawowe nie powinny prowadzić do zahamowania rozwoju tego segmentu rynku kapitałowego, który także podlega ochronie konstytucyjnej. Dlatego Trybunał uznał, jeszcze raz należy zaakcentować, że akceptując państwowy zintegrowany nadzór nad systemem SKOK, że na ustawodawcy ciążył konstytucyjny obowiązek zróżnicowania prawnych środków nadzorczych KNF ze względu na zróżnicowaną wielkość kas i zasięg ich aktywności kredytowo-depozytowej. Ustawa o SKOK de lege lata przewiduje środki nadzoru adekwatne do funkcjonowania kas o dużych rozmiarach, które przeważają na rynku usług finansowych. Odmienna jest rola tych kas od małych kas prowadzących działalność o ograniczonym zasięgu. Ustawodawca powinien ograniczyć część środków nadzorczych, aby dostosować instrumenty prawne KNF do charakteru i specyfiki systemu SKOK. Trybunał odroczył w tym zakresie termin utraty mocy obowiązującej artykułu 60 ustawy o SKOK o 18 miesięcy, pozostawiając ustawodawcy czas na dostosowanie częściowo wadliwego przepisu do standardu konstytucyjnego. W terminie odroczenia artykułu 60 ustawy o SKOK nadal obowiązuje i powinien być stosowany nadzór, w tym stosowany przez KNF. Podsumowując, Trybunał stwierdził, że artykuł 60 ustawy o SKOK w zakresie, w jakim nie ogranicza środków nadzoru KNF nad działalnością małych kas, jest niezgodny z artykułem 20, artykułem 22, artykułem 58 ustęp 1 w związku z artykułem 31 ustęp 3 Konstytucji. Analiza zgodności artykułu 10 ustawy o SKOK. We wniosku z 27 lipca 2012 roku grupa posłów uznała, że artykuł 10 ustęp 1 ustawy o SKOK, cytuję, w zakresie, w jakim wymaga istnienia pomiędzy członkami kasy będącymi osobami fizycznymi więzi o charakterze zawodowym lub organizacyjnym, koniec cytatu, jest niezgodny z artykułem 2, artykułem 20, artykułem 22, artykułem 32 ustęp 2 i artykułem 58 ustęp 1 w związku z artykułem 31 ustęp 3 Konstytucji. Trybunał przyjął, że wymóg istnienia wspólnych więzi społecznych między członkami kas odróżnia je z jednej strony od innych instytucji finansowych, z drugiej zaś od innych spółdzielni. Wprawdzie dynamiczny rozwój kas spowodował, że powstały SKOK o zasięgu ogólnopolskim, a więzi między członkami kas w wielu wypadkach przybrały jedynie formalny wymiar, jednakże nie można pomijać, że prawne uwarunkowanie członkostwa w kasach ma racjonalne podstawy i nie jest arbitralną decyzją ustawodawcy. Zaskarżony artykuł 10 ustęp 1 ustawy o SKOK ma przede wszystkim funkcję ochronną i jak szereg innych przepisów ustawy o SKOK odwołuje się do konsekwencji spółdzielczego oraz samopomocowego charakteru kas. Założenie o samopomocowym charakterze kas i wzajemnym kredytowaniu się ich członków ze zgromadzonego kapitału oczywiście może zostać w przyszłości odrzucone lub zmodyfikowane przez ustawodawcę. De lege lata jednak kasy prowadzą działalność wyłącznie na rzecz swoich członków, których musi łączyć wspólna więź społeczna, przez co tworzą oni swego rodzaju obywatelską wspólnotę. Więzi między członkami kasy mają wpływać na obniżenie kosztów jej działalności oraz zwiększać bezpieczeństwo finansowe kasy. Zamysł ten przy właściwie stosowanej regulacji ograniczającej pole członkostwa nie jest bezpodstawny. Dzięki obniżeniu kosztów działalności za pomocą takich właśnie odformalizowanych, miękkich mechanizmów nawiązujących do różnego rodzaju społecznych więzi między członkami kasy, którzy są jednocześnie jej klientami, kasa może oferować tańsze pożyczki i korzystnie oprocentowane lokaty. Trybunał ma świadomość idealizacyjnego charakteru powyższych założeń, które powodowały ustawodawcą, czemu dawał wyraz w swoich wcześniejszych orzeczeniach. Wskazywał w nich m.in., że cytuję,
kasy miały funkcjonować jako organizacje wzajemnego finansowania kredytu wzajemnego członków, a ograniczenie zasady powszechności członkostwa w spółdzielni do osób połączonych określoną w ustawie więzią było uzasadnione celem w postaci zmniejszenia kosztów działania, w tym kosztów badania zdolności kredytowej osób ubiegających się o kredyt, minimalizacji ryzyka kredytowego i uproszczenia działań zmierzających do odzyskania w przewidzianych terminach środków zaangażowanych w kredyty i pożyczki. W ostatnich latach uległo to jednak znacznej zmianie. Ukierunkowanie kas na rozwój skali działalności i zaangażowanie w działalność konkurencyjną wobec banków spowodowały, że kasy zamiast koncentrować się na działaniach mających na celu zaspokajanie potrzeb swoich członków, zaczęły poszukiwać członków, których interesy mogły zaspokoić. W efekcie spowodowało to sytuację, w której pomimo ustawowych ograniczeń dotyczących możliwości przystępowania do kas, mają one w praktyce charakter otwarty, między innymi przez liberalizację warunków formalnych. Koniec cytatu, wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 18 lutego 2014 roku. Obecna praktyka działania kas nie osłabia jednak wniosku, że ustawodawca jest konstytucyjnie legitymizowany, aby dążyć do wykreowania takiego ustroju kas, który będzie uwzględniał pierwotną ideę SKOK jako organizacji samopomocowych, nie mających celów komercyjnych, o limitowanym polu członkostwa oraz funkcjonujących na zasadach samorządnego i autonomicznego zrzeszenia, także dzięki bezpośredniemu zaangażowaniu swoich członków. Takie podejście znaczy, że w konsekwencji musi dojść do ograniczenia kręgu klientów kasy, ponieważ nie wszyscy potencjalni konsumenci usług finansowych SKOK będą spełniali warunek istnienia określonych więzi społecznych. Taka ingerencja ustawodawcy w wolność zrzeszania się w SKOK mieści się jednak w dopuszczalnych ramach konstytucyjnych. W tym kontekście Trybunał nie podzielił także obaw wnioskodawcy, grupy posłów, że utrzymanie warunku więzi o charakterze zawodowym lub organizacyjnym między członkami KAS jest sprzeczne z artykułem 20 i artykułem 22 Konstytucji. Podmiotowe ograniczenie wolności działalności gospodarczej KAS odpowiada modelowi ustrojowemu KAS, który został przyjęty w polskim systemie prawnym i niewątpliwie może spełniać pozytywne funkcje ochronne. Jest przydatne dla osiągnięcia założonego celu i nie jest nadmiernie uciążliwe, aczkolwiek bez wątpienia zmienia warunki prowadzenia działalności gospodarczej przez kasy. W szczególności ustanowienie państwowego nadzoru finansowego nad systemem SKOK nie ma w tym wypadku ważącego znaczenia. Czym innym są publiczno-prawne zewnętrzne mechanizmy kontroli i korygowania bieżącej działalności kas przez KNF, choćby nawet miały ostatecznie ten sam zamysł, to znaczy bezpieczeństwo kapitału członków KAS i stabilność systemu SKOK, czym innym zaś takie ułożenie wewnętrznych relacji między członkami kasy i jej organizacji, aby wesprzeć bezpieczną realizację celów kasy i ochronę indywidualnych interesów jej członków. Instrumenty te działają niezależnie od siebie, a ich jednoczesne obowiązywanie ani nie wyklucza się, ani nie jest irracjonalne. Natomiast odpowiedź na pytanie, czy jest zasadnym, aby w warunkach, gdy działalność KAS podlega nadzorowi KNF, utrzymywać nadal obostrzenie odnośne do członkostwa w KAS-ie, w istocie nie należy do Trybunału. Jest to zagadnienie z zakresu polityki stanowienia prawa, którą w granicach norm konstytucyjnych prowadzi ustawodawca, realizując założone strategie gospodarcze i społeczne. Jak już wspomniano, teoretycznie możliwe są różne modele ustrojowe KAS i każdy z nich pod pewnymi warunkami może spełniać wymogi konstytucyjne. Dostrzegając rozdźwięk między obowiązującym stanem prawnym a praktyką działania KAS, Trybunał podtrzymuje także swój pogląd, wyrażony między innymi w wyroku z 12 stycznia 2012 roku, sygnatura KP 10/09, że więzi między członkami kasy muszą istnieć realnie. Nie mogą sprowadzać się, cytuję, do wypełnienia deklaracji o przystąpieniu do kasy.
Podobnie wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 24 marca 2009 roku, sygnatura K53/07. Istnienie więzi między członkami kasy ma głębszy wymiar i wykracza poza ich koincydencję dla wolności działalności gospodarczej kas, czy nawet wolności zrzeszania się w nich. Ich źródeł należy upatrywać w pierwotnych cechach unii kredytowych, czyli aksjologii funkcjonowania kas, która jest charakterystyczna dla modelu przyjętego w Polsce, wyrastających z idei samopomocy finansowej, wzajemnego wspierania się przez osoby tworzące zrzeszenie, kształtowania postaw obywatelskich oraz dbałości o sprawy wspólne. Z tej perspektywy forma prawna spółdzielni stanowi tylko środek realizacji tych idei, zaś ustawodawca jest uprawniony, aby idee te akcentować w przepisach kreujących podstawy prawne członkostwa, organizacji i działania kas. Biorąc powyższe pod uwagę, Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że artykuł 10 ust. 1 ustawy o SKOK jest zgodny z artykułem 20, artykułem 22 i artykułem 58 ust. 1 w związku z artykułem 31 ust. 3 Konstytucji. Analiza zgodności artykułu 21 ust. 3 i artykułu 51 ust. 4 ustawy o SKOK. We wniosku z 27 lipca 2012 roku grupa posłów zaskarżyła przepisy dotyczące zgody KNF na powoływanie prezesa zarządu kasy i członka zarządu kasy krajowej, to jest artykuł 21 ust. 3 i artykuł 51 ust. 4 ustawy o SKOK, z między innymi artykułem 20, artykułem 22, artykułem 42 ust. 3, artykułem 58 ust. 1 w związku z artykułem 31 ust. 3 konstytucyjny. Trybunał Konstytucyjny uznał, że we wniosku z 27 lipca 2012 roku zostały sformułowane dwa zarzuty pod adresem zaskarżonych przepisów ustawy o SKOK. Pierwszy dotyczy naruszenia zasady domniemania niewinności, artykuł 42 ust. 3 Konstytucji. Drugi, naruszenia zasady autonomii organizacyjnej KAS i Kasy Krajowej, co wnioskodawca powiązał z konstytucyjnymi wolnościami zrzeszania się i działalności gospodarczej. Artykuł 20, artykuł 20, artykuł 58 ust. 1 w związku z artykułem 31 ust. 3 Konstytucji. KNF została wyposażona w różnego rodzaju środki działania służące nadzorowi nad rynkiem finansowym, które są adekwatne do realizacji jej ustawowych celów. Wśród nich znajdują się również instrumenty polityki personalnej, takie jak na przykład możliwość odmowy wyrażenia zgody na powołanie danej osoby do pełnienia funkcji w organach kasy lub kasy krajowej. Dlatego do obowiązków KNF należy weryfikacja osób pretendujących do kluczowych stanowisk w kasie i kasie krajowej oraz akceptowanie takich kandydatów, którzy dają najlepszą rękojmię prawidłowego wykonywania oczekujących ich zadań. Odrzucenie przez KNF kandydatury określonej osoby nie może być więc traktowane jako jej represjonowanie czy wymierzanie jej sankcji w rozumieniu artykułu 42 ust. 3 Konstytucji. Kompetencje KNF określone w artykule 21 ust. 3 oraz artykułem 51 ust. 4 ustawy o SKOK nie są równoznaczne z przyznaniem jej prawa stosowania wobec kandydatów sankcji karnych czy jakiejkolwiek innej formy represji. Ich celem nie jest napiętnowanie konkretnych osób, lecz stworzenie gwarancji prawidłowego funkcjonowania systemu SKOK, co leży w interesie państwa i wszystkich jego obywateli. Trybunał stwierdził, że zasada domniemania niewinności nie obejmuje problematyki nadzoru finansowego w analizowanym powyżej kontekście. Jak już wielokrotnie podkreślano, działalność instytucji finansowych, w tym KAS i Kasy Krajowej, ma istotne znaczenie dla funkcjonowania gospodarki oraz praw i wolności innych osób, konsumentów usług finansowych. Dlatego wymaga starannej regulacji prawnej, zwłaszcza gdy chodzi o proces tworzenia tych instytucji. Tak zwane normy ostrożnościowe wobec KAS i Kasy Krajowej dotyczą różnych aspektów ich aktywności. Zakwestionowane przez grupę posłów przepisy są elementem takiej właśnie szerszej regulacji prawnej, służącej zapewnieniu właściwego poziomu merytorycznego i etycznego kadry zarządzającej SKOK.
Mają one zapobiec włączeniu do władz kasy lub kasy krajowej osób, na których ciąży choćby podejrzenie popełnienia czynu podlegającego odpowiedzialności karnej lub karnej skarbowej. Przedmiot działalności SKOK i ryzyko, jakie jest z nią związane, wykluczają możliwość traktowania problematyki kryteriów doboru kadry zarządzającej wyłącznie w kategoriach wewnętrznych, prywatnych spraw spółdzielni. Zważywszy powyższe uwagi, Trybunał Konstytucyjny orzekł, że artykuł 21 ust. 3 i artykuł 51 ust. 4 ustawy o SKOK nie są niezgodne z artykułem 42 ust. 3 Konstytucji. Ratio legis rozwiązania uzależniającego wybór prezesa zarządu kasy i członków kasy krajowej od zgody KNF było związane z potrzebą zagwarantowania odpowiedniego poziomu wiarygodności osób powoływanych w skład organów kasy i kasy krajowej. Jest to zagadnienie o dużej doniosłości z uwagi na szczególną funkcję kas jako instytucji depozytowo-kredytowych oraz faktyczny wpływ osób zarządzających kasą oraz kasą krajową na działalność tych podmiotów. W tym znaczeniu, podobnie jak szereg innych przepisów ustanawiających środki nadzoru KNF, zaskarżone przepisy ustawy o SKOK ingerują w autonomię organizacyjną oraz swobodę działania spółdzielni w celu zagwarantowania realizacji ważnych interesów publicznych, wiarygodności i zaufania do systemu SKOK i rynku finansowego w ogólności oraz praw członków kas, zwłaszcza osób, które powierzyły kasom swoje oszczędności pod tytułem zwrotnym. Ingerencja ta mieści się w zakresie swobody regulacyjnej ustawodawcy, który w ten sposób starał się przeciwdziałać negatywnym zjawiskom gospodarczym i społecznym. Dlatego Trybunał uznał, z analogicznym uzasadnieniem jak w przypadku wcześniejszych analiz dotyczących środków nadzoru stosowanych przez KNF oraz dopuszczalności ustanowienia państwowego nadzoru finansowego nad działalnością SKOK, że artykuł 21 ust. 3 ustawy o SKOK jest zgodny z artykułem 20, artykułem 22, artykułem 58 ust. 1 w związku z artykułem 31 ust. 3 Konstytucji, zaś artykuł 51 ust. 4 ustawy o SKOK jest zgodny z artykułem 20, artykułem 22 oraz nie jest niezgodny z artykułem 58 ust. 1 w związku z artykułem 31 ust. 3 Konstytucji. Analiza zgodności artykułu 74c ust. 4 ustawy o SKOK. We wniosku z 20 czerwca 2013 roku prezydent wskazał, że artykuł 74c ust. 4 ustawy o SKOK jest niezgodny z artykułem 2 i artykułem 58 ust. 1 w związku z artykułem 31 ust. 3 Konstytucji. Zaskarżony przepis stanowi, że w przypadku braku zgody innej kasy na przejęcie kasy lub braku możliwości przejęcia kasy przez inną kasę, Komisja Nadzoru Finansowego, uwzględniając potrzeby ochrony stabilności rynku finansowego i bezpieczeństwa środków zgromadzonych na rachunkach kasy, może podjąć decyzję o przejęciu kasy albo o przejęciu wybranych praw majątkowych lub wybranych zobowiązań kasy przez bank krajowy za jego zgodą albo decyzję o likwidacji kasy. Zarzuty wnioskodawcy wymagają odtworzenia procedury przejęcia kasy bądź jej wybranych praw majątkowych lub zobowiązań przez bank krajowy. Zastosowanie artykułu 74c ust. 4 ustawy o SKOK jest bowiem tylko jednym z etapów postępowania prowadzonego przez KNF. Co do zasady, jeżeli strata bilansowa kasy spowoduje obniżenie wyrażonego procentowo stosunku funduszy własnych do wartości aktywów poniżej 1%, zarząd kasy ma obowiązek niezwłocznie poinformować o tym Komisję Nadzoru Finansowego, Bankowy Fundusz Gwarancyjny i Kasę Krajową. Należy jednak zauważyć, że zanim dojdzie do takiej sytuacji, już samo powstanie w kasie straty bilansowej, niezależnie od jej wysokości, lub powstanie niebezpieczeństwa niewypłacalności lub zagrożenia utraty płynności płatniczej nakłada na zarząd kasy obowiązek przygotowania, a następnie wdrożenia programu postępowania naprawczego. Zobacz artykuł 72a ustawy o SKOK. W celu zrównoważenia finansów kasy. Nieprzekazanie programu naprawczego do KNF lub groźba zaprzestania spłacania zobowiązań przez kasę otwierają w dalszej kolejności drogę do ustanowienia zarządcy komisarycznego, artykuł 73 ust. 1 ustawy o SKOK.
Znaczy to, że wbrew twierdzeniu prezydenta, artykuł 74c ustęp 4 ustawy o SKOK znajdzie zastosowanie dopiero wówczas, gdy mimo wdrożenia przez zarząd kasy lub zarządcę komisarycznego programu postępowania naprawczego jej sytuacja finansowa będzie ulegała dalszemu pogorszeniu, aż do osiągnięcia ustawowego współczynnika. Zaskarżony artykuł 74 ustęp 4 ustawy o SKOK ustanawia zatem kolejny, obok kuratora i zarządcy komisarycznego, środek sanacji kas, który może zostać użyty przez KNF, gdy instrumenty mniej intensywnie ingerujące w działalność kasy nie przyniosą dostatecznego rezultatu, a sytuacja finansowa kasy, mimo prób jej uzdrowienia w ramach programu postępowania naprawczego, przybierze postać kwalifikowaną. Ponadto, jak już częściowo wspomniano, podjęcie decyzji o przejęciu kasy, przejęciu jej wybranych praw majątkowych lub wybranych zobowiązań przez Bank Krajowy albo decyzji o likwidacji kasy w każdym wypadku musi być poprzedzone powstaniem w kasie straty bilansowej powodującej obniżenie wyrażonego procentowo stosunków własnych do wartości aktywów poniżej 1%, o czym stanowi artykuł 74c ustęp 1 ustawy o SKOK, odmową kasy krajowej udzielenia kasie pomocy z funduszu stabilizacyjnego w kwocie zapewniającej kasie utrzymanie wyrażonego procentowo stosunku funduszów własnych do wartości aktywów powyżej poziomu 1%, artykuł 74c ustęp 2 ustawy o SKOK, brakiem zgody innej kasy na przejęcie kasy lub brakiem możliwości przejęcia kasy przez inną kasę, decyzja o przejęciu kasy albo o przejęciu wybranych praw majątkowych lub wybranych zobowiązań kasy przez inną kasę może zostać podjęta, jeżeli w wyniku przejęcia wyrażony procentowo stosunek funduszy własnych do wartości aktywów kasy przejmującej po przejęciu kasy albo jej wybranych praw majątkowych lub wybranych zobowiązań nie obniży się, chodzi o kasę przejmującą, do poziomu 1%, o czym stanowi artykuł 74c ustęp 3 ustawy o SKOK. Wydając decyzję o przejęciu, KNF musi działać w granicach i na podstawie prawa. W myśl artykułu 74c ustęp 4 ustawy o SKOK KNF jest obowiązana uwzględniać potrzebę ochrony stabilności rynku finansowego i bezpieczeństwa środków zgromadzonych na rachunkach kasy. Nie bez znaczenia są również przepisy wyznaczające ogólne cele nadzoru finansowego nad kasami, które nakazują KNF podejmowanie tylko takich działań, które będą służyły stabilności finansowej kas, prawidłowości prowadzonej przez kasy działalności finansowej, bezpieczeństwa środków pieniężnych gromadzonych w kasach, zgodności działalności kas z przepisami ustawy, o czym stanowi artykuł 61 ustawy o SKOK. KNF jako organ państwa wyspecjalizowany w sprawach nadzoru nad rynkami finansowymi i ponoszący za ten obszar odpowiedzialność publiczno-prawną realizuje swoje kompetencje przy założeniu pewnej miary uznania administracyjnego, ale nie znaczy to, że jest w swych działaniach wolna od ograniczeń prawnych i może rozstrzygać problemy restrukturyzacji kas arbitralnie. Natura przekształceń instytucjonalnych rynku usług finansowych wymaga, aby KNF dysponowała względnie elastycznymi środkami prawnymi i mogła adekwatnie i przede wszystkim szybko, bez zwłoki, reagować na negatywne zjawiska wpływające na kondycję ekonomiczną danego podmiotu, ponieważ jego sytuacja potencjalnie może przełożyć się także na bezpieczeństwo depozytów oraz równowagę i wiarygodność całego systemu finansowego. KNF ma obowiązek szczegółowo zbadać stan faktyczny, utrwalić przesłanki i wyniki postępowania dowodowego, a także starannie uzasadnić swoją decyzję. Cała procedura, mimo że w jej przebieg są wpisane uznaniowe kompetencje KNF, ani na moment nie traci charakteru postępowania administracyjnego. Wnioskodawca krytycznie ocenia artykuł 74c ustęp 4 ustawy o SKOK, gdyż według jego opinii KNF może działać dyskrecjonalnie, w tym arbitralnie określać sposób przejęcia kasy przez Bank Krajowy, to jest wskazać, że zostanie przejęta cała kasa albo jej wybrane prawa majątkowe lub zobowiązania. Trybunał uznał, że zarzut ten opiera się na swoistym nieporozumieniu.
Podjęcie procesu przejęcia kasy następuje w sytuacji, gdy jej ekonomiczna wartość jest nieznaczna. Rozstrzygając, które z praw majątkowych lub zobowiązań kasy mogą zostać przejęte, KNF musi uwzględniać warunki rynkowe, modyfikowane ewentualnie przez wsparcie finansowego Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Faktycznie zatem to nie KNF, lecz podmioty oferujące przejęcie proponują przejmowany zakres praw majątkowych lub zobowiązań. KNF musi natomiast kontrolować, czy warunki te są akceptowalne z perspektywy celu restrukturyzacji kasy oraz regulujących ten proces ustawowych przesłanek. Decyzja KNF nie może zostać jednak podjęta bez zgody Banku Krajowego na merytoryczne warunki przejęcia. Przejęcie kasy lub jej wybranych praw majątkowych lub zobowiązań przez Bank Krajowy jest ostatecznością. Ustawodawca wskazał organowi nadzoru nie tylko sekwencję czynności, ale nadto kryteria, jakimi ten musi się kierować przy rozstrzyganiu danego przypadku. Decyzja musi zapewniać m.in. ochronę stabilności rynku finansowego i bezpieczeństwo zgromadzonych na rachunkach kasy środków. KNF powinna uwzględniać dodatkowo zakres zgody banku przejmującego oraz decyzji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego o udzieleniu wsparcia finansowego podmiotu przejmującego, co wynika z artykułu 74c ustawy o SKOK. Jeśli możliwe było przejęcie całej kasy, to z dniem przejęcia Bank Krajowy przejmujący wchodzi we wszystkie prawa i obowiązki kasy przejmowanej. W wypadku przejęcia wybranych praw majątkowych lub wybranych zobowiązań, następstwo prawne ogranicza się do tych praw i zobowiązań. Artykuł 74i ustęp 2 ustawy o SKOK. Jednym z założeń procesu resolution, na którym wzorowane się w toku prac legislacyjnych nad artykułem 74c ustawy o SKOK jest to, że to właściciele, a nie podatnicy mają ponieść koszty błędnego zarządzania instytucją finansową. Ustawodawca zabezpieczył także prawa wierzycieli, które nie zostały przejęte jako wybrane zobowiązania kasy przed pogorszeniem wartości ekonomicznej kasy po przejęciu. Chodzi o artykuł 74i ustęp 8 ustawy o SKOK i artykuł 20j ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym. Dlatego nie można zgodzić się z twierdzeniem wnioskodawcy, że przepisy ustawy o SKOK nie przewidują obowiązku zachowania określonej proporcji między przejmowanymi prawami majątkowymi a zobowiązaniami pozostałymi w kasie. Trybunał jeszcze raz zaznacza, że artykuł 74c ustęp 4 ustawy o SKOK reguluje sytuację, w której i kasy, i KNF, i Bank Krajowy przejmujący muszą działać w nadzwyczajnych okolicznościach. Istotą procedury przejęcia kasy, jej praw majątkowych lub zobowiązań przez Bank Krajowy jest ochrona środków pieniężnych członków kasy, gdy organy zarządzające kasą doprowadziły do tego, że nie jest ona zdolna zapewnić bezpieczeństwa zgromadzonym oszczędnościom i nie jest w stanie funkcjonować na rynku depozytowo-kredytowym. Stosunek aktywów do funduszy własnych jest zbyt niski. Pośrednio wpływa to na stabilność systemu SKOK oraz godzi w zaufanie do całego rynku usług finansowych. Państwowy organ finansowy nie może w takich warunkach pozostawać bezczynny. Powinien przeciwdziałać aktualnym i potencjalnym zagrożeniom, także korzystając z instrumentów ingerujących w wolność zrzeszania się w spółdzielni. Analiza zgodności artykułu 74c ustęp 8 i 9 ustawy o SKOK. We wniosku z 20 czerwca 2013 roku prezydent wywiódł, że artykuł 74c ustęp 8 i 9 ustawy o SKOK jest niezgodny z artykułem 2 i artykułem 45 ustęp 1 w związku z artykułem 31 ustęp 3 Konstytucji. Wnioskodawca odnotował, że zaskarżone przepisy są istotnym odstępstwem od zasad ogólnych postępowania administracyjnego i sądowo-administracyjnego. Na mocy artykułu 74c ustęp 8 ustawy o SKOK wniesienie skargi do sądu administracyjnego nie wstrzymuje wykonania decyzji o przejęciu kasy albo o przejęciu wybranych praw majątkowych lub wybranych zobowiązań kasy, z wyjątkiem decyzji o likwidacji kasy. Zaś zgodnie z artykułem 74c ustęp 9 ustawy o SKOK
Sąd administracyjny jest ograniczony do orzekania o wydaniu decyzji z naruszeniem prawa. Zawęża to zakres kognicji sądu administracyjnego, a co za tym idzie, narusza konstytucyjne prawo do sądu. Skarżący nie będzie mógł doprowadzić do wyeliminowania z obrotu prawnego wadliwej decyzji KNF o przejęciu kasy albo o przejęciu wybranych praw majątkowych lub wybranych zobowiązań kasy. Takie ograniczenie nie dotyczy decyzji o likwidacji kasy, o czym już tu wspominałem, która realizuje ten sam cel. Trybunał uznał, że zarzut naruszenia prawa do sądu powinien zostać uściślony. Zaskarżone przepisy nie wykluczają bowiem wdania się przez Radę Nadzorczą kasy w spór sądowy i w tym sensie niezasadne są te uwagi, z których można byłoby wnosić, że kasa pozostaje bez ochrony sądowej lub że nie może uzyskać merytorycznego rozstrzygnięcia w swojej sprawie. Istotnie natomiast artykuł 74c ust. 9 ustawy o SKOK wyłącza część skutków uwzględnienia przez sąd administracyjny skargi na decyzję administracyjną, które zostały przewidziane w ogólnym postępowaniu sądowo-administracyjnym. Nie ma przede wszystkim możliwości wyeliminowania z obrotu prawnego wadliwej decyzji KNF i wywołanych przez nią konsekwencji prawnych, na przykład przez uchylenie lub stwierdzenie nieważności decyzji, co najczęściej jest równoznaczne z niemożnością uzyskania przez skarżącego satysfakcjonującego go wyroku. Trybunał stwierdził, że wyłączenie możliwości stwierdzenia nieważności decyzji KNF albo jej uchylenia przez sąd administracyjny, artykuł 74c ust. 9 ustawy o SKOK, miało na celu usprawnienie procedury przejęcia kasy lub przejęcia części jej majątku przez Bank Krajowy oraz zagwarantowanie nieodwracalności tego procesu, a przez to pewności sytuacji prawnej i ekonomicznej banku pro futuro. Mechanizm ten miał zachęcić banki do angażowania się w restrukturyzację podmiotów, których adekwatność kapitałowa była nieakceptowalna z punktu widzenia równowagi finansowej systemu SKOK oraz bezpieczeństwa zgromadzonych w kasie środków pieniężnych. Taki sposób działania zakładał, że restrukturyzacja podmiotów zagrożonych nastąpiłaby, co do zasady, wewnątrz systemu finansowego, wpływając pozytywnie na jego stabilność oraz pozwoliłaby uniknąć zaangażowania środków publicznych. Uchwalając artykuł 74c, ustępy 8 i 9 ustawy o SKOK, ustawodawca dał pierwszeństwo racjom przemawiającym za zapewnieniem szybkości, funkcjonalności procesu restrukturyzacyjnego oraz w pierwszej kolejności obciążył kosztami błędnego zarządzania kasą właścicieli kas, ich członków. Do kosztów tych należy zaliczyć także możliwość utraty praw korporacyjnych, członkostwa w spółdzielni na skutek przejęcia kasy przez Bank Krajowy. W wyniku przejęcia kasy depozyty jej członków podlegałyby natomiast ochronie, w tym możliwość różnego rodzaju wsparcia finansowego przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. W konsekwencji ustawodawca przyjął rozwiązanie, które przewidywało, że w wypadku restrukturyzacji kas uchylenie decyzji KNF albo stwierdzenie jej nieważności będą wyłączone. Przyjęcie zwykłej procedury kontrolnej rodziłoby bowiem zbyt dotkliwe skutki dla procesu przejęcia oraz stawiało pod znakiem zapytania restrukturyzację kasy przy udziale banków krajowych. Modyfikacja ogólnego postępowania administracyjnego i sądowo-administracyjnego zawsze musi być traktowana jako wyjątek. Regulacje te pełnią funkcje gwarancyjne w modelowy sposób godząc sprzeczne interesy uczestników postępowania. W pewnych okolicznościach ustawodawca może jednak, chroniąc doniosłe konstytucyjnie interesy publiczne lub interesy indywidualne jednostki, wprowadzać pewne odstępstwa, zwłaszcza gdy u ich podstaw leżą wartości istotne dla dobra wspólnego, a ograniczenia praw i wolności obywateli nie są nadmierne. Pogląd ten Trybunał wielokrotnie przedstawiał w analizach innych ustaw, które zawierają podobne rozwiązania. Zważywszy powyższe uwagi, Trybunał orzekł, że artykuł 74c ust. 8 i 9 ustawy o SKOK jest zgodny z artykułem 2 i artykułem 45 ust. 1 w związku z artykułem 31 ust. 3 Konstytucji. Analiza zgodności artykułu 74c ust. 11 i 12 w związku z artykułem 74c ust. 3, 4 i 6 ustawy o SKOK.
We wniosku z 20 czerwca 2013 roku prezydent podniósł, że artykuł 74c ustęp 11 i 12 w związku z artykułem 74c ustęp 3, 4 i 6 ustawy o SKOK jest niezgodny z artykułem 64 ustęp 1 i 2 Konstytucji. Wnioskodawca uznał po pierwsze, że w wypadku decyzji KNF o częściowym przejęciu kasy, przejęciu wybranych praw majątkowych lub zobowiązań kasy, zaskarżone przepisy nie określają zasad i kryteriów doboru składników majątkowych lub zobowiązań przejmowanej kasy. Po drugie, nie przewidują obowiązku, cytuję, zachowania określonej proporcji między przejmowanymi prawami majątkowymi a zobowiązaniami pozostałymi w kasie. Po trzecie, ustawa o SKOK nie zawiera regulacji chroniących wierzycieli kasy, z której majątku jest dokonywane przejęcie. Problematyka przejęcia kasy, która wykazała stratę bilansową powodującą obniżenie wyrażonego procentowo stosunków funduszy własnych do wartości aktywów poniżej 1% została już przeze mnie wcześniej tu rozwinięta. W odniesieniu do pozostałych przepisów ustawy o SKOK zaskarżonych przez prezydenta. Trybunał uznał, że poczynione tam ustalenia są aktualne i ważące także przy ocenie konstytucyjności artykułu 74c ustęp 11 i 12 ustawy o SKOK. Dodatkowo Trybunał stwierdzi, że proces przejmowania wybranych praw majątkowych lub zobowiązań kasy został ukształtowany w zgodzie z nakazem ochrony prawa własności i innych praw majątkowych. Jeśli możliwe było przejęcie całej kasy, to z dniem przejęcia kasa albo bank krajowy przejmujący wchodził we wszystkie prawa i obowiązki kasy przejmowanej. W przypadku przejęcia wybranych praw majątkowych lub wybranych zobowiązań następstwo prawne ograniczało się do tych praw i zobowiązań. Zatem to właściciele kasy, jej członkowie, a nie podatnicy ponosili w pierwszej kolejności koszty błędnego zarządzania instytucją finansową. Fundusze własne przejmowanej kasy były przeznaczone na pokrycie jej strat bilansowych. Artykuł 74i ustawy, ustęp 7 ustawy o SKOK ustalił kolejność zaspokajania roszczeń. Po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli przejętej kasy z jej majątku, kasa lub bank krajowy przejmujący dokonywali wypłat członkom przejętej kasy z jej pozostałego majątku w proporcji do funduszu udziałowego przejmowanej kasy. Ustawodawca podniósł zarzut, że artykuł 74c ustęp 11 i 12 w związku z artykułem 74c ustęp 3, ustęp 4 i ustęp 6 ustawy o SKOK nie przewidują obowiązku zachowania określonej proporcji między przejmowanymi prawami majątkowymi a zobowiązaniami pozostałymi w kasie. Nie ma ograniczeń chroniących wierzycieli kasy, z której majątku dokonywane jest przejęcie. W tym kontekście należy zwrócić uwagę na artykuł 74i ustęp 8 ustawy o SKOK. Zgodnie z jego brzmieniem, jeżeli w przypadku przejęcia wybranych praw majątkowych lub wybranych zobowiązań kasy wartość przejmowanych praw majątkowych ustalonych zgodnie z ustępem pierwszym, co oznacza przejęcie kasy, rozlicza się i ujmuje w księgach rachunkowych kasy albo banku krajowego przejmującego na podstawie sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień przejęcia, jest wyższa niż wartość przejmowanych zobowiązań, przejmujący w terminie 14 dni od ustalenia wartości zgodnie z ustępem pierwszym jest zobowiązany zapłacić nadwyżkę kasie, w stosunku do której podjęto decyzję o przejęciu wybranych praw majątkowych lub wybranych zobowiązań. Ustawa o SKOK przewiduje również sytuację odwrotną. Gdy wartość przejmowanych praw majątkowych jest niższa niż wartość przejmowanych zobowiązań kasy, interes podmiotu przejmującego jest chroniony, ponieważ Bankowy Fundusz Gwarancyjny może podjąć decyzję o udzieleniu dotacji na pokrycie różnicy między wartością przejmowanych lub nabywanych praw majątkowych a przejmowanymi zobowiązaniami z tytułu środków gwarantowanych na rachunkach deponentów kasy do wysokości łącznej maksymalnej kwoty z tytułu gwarancji w kasie, liczonej jako suma środków gwarantowanych na rachunkach deponentów kasy, w której stwierdzono niebezpieczeństwo niewypłacalności, o czym stanowi artykuł 74c ustęp 5 ustawy o SKOK w związku z artykułem 20g ustęp 2 punkt 4 ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym. Wbrew twierdzeniu wnioskodawcy, ustawodawca zabezpieczył zatem wierzycieli, których prawa nie zostały przejęte
jako wybrane zobowiązania kasy przed pogorszeniem wartości ekonomicznej kasy po przejęciu. Z tej perspektywy niezasadna jest także teza wnioskodawcy, że ustawa o SKOK nie przewiduje obowiązku zachowania określonej proporcji między przejmowanymi prawami majątkowymi a zobowiązaniami pozostałymi w kasie. Przywołane artykuły 74c ust. 5 i artykuł 74 i ust. 8 ustawy o SKOK zawierają mechanizm przeciwdziałający przejmowaniu tylko praw majątkowych bez adekwatnych zobowiązań czy wręcz przejmowaniu praw majątkowych pod tytułem darmnym. I na koniec Trybunał dostrzegł, że możliwość przejęcia wybranych praw majątkowych lub wybranych zobowiązań kasy przez zewnętrzne instytucje finansowe nie sprzyja zachowaniu w całości funkcjonujących SKOK i nie eliminuje groźby ich upadku w postaci ukształtowanej po przejęciu. Mimo ustanowienia przez ustawodawcę mechanizmów przeciwdziałających przejmowaniu aktywów kasy bez jednoczesnego przejęcia jej zobowiązań o odpowiedniej wartości, pojawia się także ryzyko pozostawienia kasy, jej członków i wierzycieli z prawami majątkowymi gorszej jakości oraz zobowiązaniami rokującymi niższe prawdopodobieństwo spłaty. W takiej sytuacji Komisja Nadzoru Finansowego ma obowiązek prowadzić rozważną politykę sanacyjną, miarkować racje wszystkich zainteresowanych stron, uwzględniając, że wartości, którymi ma kierować się w praktyce Państwowy Organ Nadzoru Finansowego, to jest przede wszystkim stabilnością rynku finansowego oraz bezpieczeństwem środków zgromadzonych na rachunkach kasy, odnoszą się zarówno do podmiotu przejmującego, jak i do kasy, która ma zostać przejęta, oraz jej członków i innych wierzycieli. Wszystkie te podmioty w granicach przewidzianych przez przepisy i adekwatnie do swojej sytuacji faktycznej korzystają z ochrony prawnej. Odnotowane powyżej niekorzystne konsekwencje analizowanych przepisów nie przesądzają jednak ich niezgodności z artykułem 64 ust. 1 i 2 Konstytucji. Trybunał przypomniał, że ustawodawca projektował artykuł 74c ust. 11 i 12 ustawy o SKOK jako regulację dla kas w złej sytuacji finansowej, których upadłość mogła zostać powstrzymana tylko przez ingerencję podmiotów zewnętrznych, instytucji finansowych. U źródeł zaskarżonych przepisów leżały dobra doniosłe konstytucyjnie, w tym konieczność podtrzymania wiarygodności i stabilności całego rynku finansowego. Podsumowując, artykuł 74c ust. 11 i 12 w związku z artykułem 74c ust. 3, ust. 4 i ust. 6 ustawy o SKOK jest zgodny z artykułem 64 ust. 1 i 2 Konstytucji. Dziękuję, panie przewodniczący. Z racji przedstawionych przez sędziego sprawozdawcę Trybunał orzekł jak w sentencji, a teraz o przedstawienie zdania odrębnego do całości orzeczenia proszę pana sędziego Zbigniewa Cieślaka. Bardzo dziękuję. Jesteśmy już po wielu godzinach pracy. Kończymy trzeci dzień na rozprawy. W związku z tym ja nie będę państwa nużył zaprezentowaniem in extenso swojego zdania odrębnego, tylko wskażę główne kierunki, jest ich 7, w których to kierunkach następuje uzasadnienie zdania odrębnego. Kierunek pierwszy. Absolutnie poza dyskusją jest to, że państwo i jego organy mają obowiązek reagować na zagrożenia dobra wspólnego, tym bardziej naruszenia dobra wspólnego, ale reagować w sposób adekwatny do wyzwań i potrzeb wynikających z materii regulacji. W każdej sytuacji organy władz publicznych muszą jednak dołożyć wszelkiej staranności w tworzeniu prawa, jego stosowaniu oraz monitorowaniu zmieniających się stanów faktycznych, wychodząc przede wszystkim z założenia zgodności projektowanych regulacji z Konstytucją. Po drugie,
Zakres zaskarżenia we wnioskach grup posłów i senatorów w istocie swojej dotyczy całościowego i zasadniczego zakwestionowania koncepcji uregulowania przez ustawodawcę statusu prawnego, struktury organizacji i struktury funkcjonowania przedmiotu działania kas spółdzielczych oraz ich miejsca w systemie instytucji finansowych, a także zakresu, środków i form kontroli, profilu nadzoru i oddziaływania nadzorczego państwa na ich działanie. Po trzecie, w rzeczywistości prawdziwą osią sporu wnioskodawców z ustawodawcą, postrzeganego oczywiście z perspektywy przytoczonych przez wnioskodawców wzorców konstytucyjnych, jest, tak to nazywam, normatywne oprzyrządowanie konsekwencji zróżnicowanego rozumienia specyfiki kas spółdzielczych. To rozumienie dokonuje się w bardzo szerokim przedziale. To pokazała zresztą rozprawa. Od zanegowania tej specyfiki i zrównania w istocie kas spółdzielczych z bankami do swoistego, nazywam to może niezbyt trafnie, idealizowania statusu kas społecznych, spółdzielczych, przepraszam. Po czwarte, szerokość zaskarżenia nakazuje traktowanie sumy przywołanych wzorców konstytucyjnych, jak i katalogu konstytucyjnie zakwestionowanych przepisów ustaw, bo przecież nie tylko jednej ustawy, systemowo. Kładę nacisk, systemowo. To znaczy z uwzględnieniem treściowych i funkcjonalnych relacji między nimi. W związku z tym rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego w sprawie umorzenia postępowania kontroli konstytucyjności przepisów w stosunku do zdecydowanej większości tych przepisów wskazanych we wnioskach z powodu, nazwijmy to eufemistycznie, niezadowalającego stopnia uzasadnienia, traktuję jako błąd Trybunału i nie mogę tego zaakceptować. Umorzenie postępowania kontrolnego w sprawie większości wskazanych przepisów w stopniu decydującym wpłynęło na błędną koncepcję rozstrzygnięcia w tej sprawie. Głównie przez punktowe, wybiórcze potraktowanie elementów przedmiotu kontroli, co sprawiło, iż rozstrzygający sprawę Trybunał Konstytucyjny stracił perspektywę badania tego, co najważniejsze pod względem systemowych, relacji między normami i właściwej oceny spójności systemowej regulacji. W efekcie struktura merytoryczna wyroku została niejako sprofilowana kazuistycznie i przypomina, jak to powiedział jeden z sędziów Trybunału na rozprawie, dostrzeganie drzew i niezauważanie lasu. Po szóste, ustawodawca tworząc nową regulację prawną w zakresie materii kontrolowanej ustawy bezwzględnie powinien przestrzegać reguły stanowienia jasnego, racjonalnego, właśnie spójnego systemowo prawa, wyznaczonego standardami przyzwoitej legislacji. W sposób jednoznaczny powinien rozstrzygać konflikty wartości, zasad wynikających z artykułu 2 Konstytucji, zasady subsydiarności, ochrony i wspierania wolności i praw obywateli, godząc je z dyrektywami wynikającymi z treści normatywnej artykułu 1 Konstytucji. Ten artykuł wprawdzie niepowołany przez wnioskodawcę, ale po raz kolejny, to już jest tradycja, został stracony z pola widzenia przez Trybunał. Już nie będę mówił więcej.
w zdaniu odrębnym wskazuje na liczne, poważne i niemożliwe do utrzymania naruszenia tych standardów przez ustawodawcę. Po siódme, na rozprawie uczestnicy postępowania zasygnalizowali występowanie co najmniej prawdopodobnych stanów dysfunkcji, bardzo niepokojących, wynikających z treści norm prawnych, powtórzę, z treści norm prawnych i działań organów państwowych. To także stało się przedmiotem prowadzonych analiz oraz formułowanych ocen w zdaniu odrębnym. To wszystko zostanie zawarte w wersji pisemnej zdania odrębnego. Dziękuję bardzo. Dziękuję, panie sędzio. Teraz swoje zdanie odrębne przedstawi pani sędzia Maria Gintoft-Jankowicz. Tak, ja również zgłaszam zdanie odrębne do całości dzisiejszego wyroku. I tak, po pierwsze, nie zgadzam się, zdecydowanie nie zgadzam się z umorzeniem przez Trybunał, jakby nie liczyć około, to znaczy trochę mniej lub trochę więcej, 90% zaskarżenia w niniejszej sprawie. Sprawa ta obejmowała przecież 3 obszerne wnioski parlamentarzystów, a także wniosek prezydenta Rzeczypospolitej, to prawda, że bardzo przedmiotowo, wąsko zakreślony. W całości Trybunał rozpatrzył tylko ten ostatni. Pozostałe wnioski, czyli jeszcze raz przypomnę, wniosek grupy posłów dotyczący ustawy o kasach spółdzielczych z 2009 roku, drugi wniosek grupy posłów i wniosek senatorów, mające za przedmiot znowelizowanie w 2013 roku tej ustawy, zostały rozpoznane w istocie w szczątkowym zakresie z bodajże 10 punktów sentencji. Jak rozumiem, Trybunał przyjął, że głównym, ale gorzej, bo wystarczającym w istocie powodem umorzenia postępowania w zakresie tych kilkudziesięciu zarzutów przedstawionych przez wnioskodawców był brak uzasadnienia. Brak uzasadnienia, czyli brak formalny wniosku. Otóż w mojej ocenie rozstrzygnięcie to nie pozostaje, znaczy właściwie nawet pozostaje w sprzeczności z doprawdy ugruntowaną, bo mogę mówić już o co najmniej 9 latach mojego doświadczenia, ale mówiąc o ugruntowanej praktyce orzeczniczej Trybunału, mam na myśli także wcześniejsze orzeczenia, które przecież każdy z nas zna, a także obawiam się, że rozstrzygnięcie to nie znajduje pełnego oparcia w obowiązującym prawie. Analiza argumentacji przedstawionej we wnioskach parlamentarzystów nie pozostawia wątpliwości, że w przypadku zdecydowanej większości umorzonych zarzutów można było ustalić, na czym zdaniem wnioskodawców polega naruszenie przywoływanych przepisów Konstytucji. I zresztą potwierdzili to swoimi stanowiskami pisemnymi zarówno marszałek Sejmu, jak i prokurator generalny. Wobec zastrzeżeń co do argumentacji przedstawionej we wnioskach przecież nic nie stało na przeszkodzie, tak jak to zresztą zostało uczynione, o pewnymi pytaniami uzupełnić na przykład argumentację czy inne wątpliwości Trybunału. Rozumiem zatem, że Trybunał umorzył postępowanie w tej części nie dlatego, że wnioskodawcy nie przedstawili uzasadnienia postawionych zarzutów, ale z uwagi na to, że Trybunał uznał te uzasadnienia za nieprzekonywujące. Tymczasem, kontrolując spełnienie formalnych wymagań wniosku, nie jest zadaniem Trybunału ocena, czy przedstawione przez wnioskodawców argumenty są przekonujące, a dowody i argumenty powołane na ich poparcie miałyby mieć rozstrzygający charakter. Jeżeli wnioskodawca choćby w sposób nieudolny albo tym bardziej w sposób nieprzekonywujący, ale jednak wskazuje argumenty na poparcie swoich tez, to przecież wniosek spełnia formalne wymagania dotyczące uzasadnienia, jak to się dzieje w ogromnej liczbie spraw i to wnoszonych we wszystkich trybach inicjowania kontroli konstytucyjnej, w pytaniach prawnych, w skargach konstytucyjnych i we wnioskach także.
dopiero podczas rozpoznania merytorycznego, wtedy, kiedy już oceniamy zgodność z konstytucją zaskarżonych przepisów, Trybunał dokonuje pełnej i wszechstronnej oceny zasadności powołanej argumentacji, przy czym nie ogranicza się do analizy stanowisk uczestników postępowania, lecz tak jak nakazuje prawo, bierze pod uwagę wszystkie istotne okoliczności sprawy. Nawet jeżeli przyjąć argumenty Trybunału powołane za umorzeniem, to jak wyjaśnić, dlaczego Trybunał rozpoznał merytorycznie wybrane zarzuty, które w wielu przypadkach zostały uzasadnione dokładnie tak samo albo prawie tak samo, jak te, co do których postępowanie zostało umorzone. Trybunał nie działał w niniejszej sprawie konsekwentnie, co z prawdziwą przykrością muszę niniejszym podnieść. Tym bardziej, że nie kończą się na tym moje zarzuty co do sposobu procedowania w niniejszej sprawie. Nie wymaga szerszego uzasadnienia, że wszechstronne, wnikliwe rozpoznanie sprawy mającej za przedmiot dziesiątki przepisów, sięgających setki, a może nawet troszkę ponad, konfrontowanych z licznymi wzorcami konstytucyjnymi, jest procesem złożonym, procesem wymagającym, procesem czasochłonnym i znacznie trudniejszym, aniżeli rozpoznanie sprawy o węższym zaskarżeniu. A zatem jak wytłumaczyć, że Trybunał własną decyzją, podjętą z uwagi na tożsamość przedmiotową spraw, zadecydował o łącznym rozpoznaniu wszystkich wniosków? W ten sposób Trybunał na własne życzenie uczynił ten obowiązek podstawowy, ciążący na Trybunale obowiązek wszechstronnego rozpoznania sprawy, szczególnie trudnym i, jak można zauważyć, nie do końca był w stanie z tego obowiązku się wywiązać. Nie ulega wątpliwości, że niezależnie od innych możliwych skutków, w moim i doświadczeniu, i przekonaniu, łączne rozpoznawanie wszystkich wniosków zobowiązało Trybunał do rekonstrukcji całości zaskarżenia i w powiązaniu z wzorcami kontroli zobowiązało Trybunał do zidentyfikowania istoty problemów konstytucyjnych, które zostały przedstawione do rozstrzygnięcia Trybunałowi. Suma szczegółowych zarzutów prowadzi do identyfikacji na pewno następujących trzech problemów. Otóż oceny zgodności z konstytucją wymagał po pierwsze zakres i środki bezpośredniej ingerencji ustawodawcy, zarówno w funkcjonowanie kas spółdzielczych i kasy krajowej, jak też ingerowanie ustawodawcy w prawa majątkowe członków kas. Po drugie, oceny zgodności z konstytucją wymagał zakres i środki nadzoru, w jakie została wyposażona Komisja Nadzoru Finansowego wobec tych podmiotów. I wreszcie, trzeci istotny problem konstytucyjny przedstawiony Trybunałowi do rozpoznania to ocena zgodności z konstytucją środków ochrony prawnej przysługujących kasom, ich członkom przed skutkami decyzji nadzorczych. I w konsekwencji, w moim sposobie patrzenia na tę sprawę, podstawowym zadaniem Trybunału było rozstrzygnięcie zarzutów przekroczenia przez ustawodawcę konstytucyjnie zakreślonych granic jego swobody regulacyjnej w odniesieniu do kas i ich członków w trzech wymienionych obszarach. I w tym sposobie widzenia sprawy, jej rozległości i zakresu zaskarżenia, jak widzę, zgadzam się ze zdaniem odrębnym pana sędziego Cieślaka, który innymi słowy, ale o tym samym mówi. Uważam zatem, że Trybunał, umarzając postępowanie w odniesieniu do, jak mówię, około co najmniej 90% zaskarżenia, w istocie uchylił się od obowiązku rozpatrzenia skutecznie przedstawionych zarzutów. I to rzecz jasna rzutuje na dalszą moją ustosunkowanie się do rozstrzygnięcia sprawy. Umorzenie postępowania w tak szerokim zakresie budzi mój sprzeciw tym bardziej,
że liczne z tych zarzutów budzą poważne wątpliwości konstytucyjne i co więcej dotyczą kwestii zasadniczych, które uniemożliwiają lub znacznie utrudniają prawidłowe funkcjonowanie kas spółdzielczych. Myślę na podstawie wypowiedzi, które padały w toku rozprawy naszej, że mam prawo powiedzieć, że ocena tych problemów przez Trybunał dotyczy co najmniej albo około 2 milionów członków kas, którzy, jak sądzić można, oczekiwali na pełne rozstrzygnięcie tej kwestii. Punktem wyjścia dla rozstrzygania o konstytucyjności zaskarżonych przepisów jest oczywiście status prawny kas spółdzielczych i tak jak już też zostało przed chwilą powiedziane, ta charakterystyka tego statusu jest zróżnicowana. I wobec tego pozwolę sobie możliwie najkrócej, ale raz jeszcze te kilka punktów przypomnieć. Otóż nie ulega wątpliwości, że z prawnego punktu widzenia kasy spółdzielcze istotnie różnią się od banków. Są to spółdzielnie, a zatem ich członkowie korzystają z konstytucyjnej wolności zrzeszania się i tej ochrony nie zmienia prowadzenie przez kasy działalności gospodarczej. Organizacyjno-prawna forma zrzeszania się, jaką jest spółdzielnia, jest bardzo pojemna, że przypomnę tylko, że obejmuje między innymi, mówię to za ustawą prawo spółdzielcze, spółdzielnie produkcji rolnej, spółdzielnie pracy, co do których nie mamy wątpliwości, że prowadzą działalność gospodarczą, a także kasy spółdzielcze. Zarazem nie możemy tracić z pola widzenia, że kasy spółdzielcze stanowią istotny element społecznej gospodarki rynkowej, a ta stanowi podstawę ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z artykułem 20 Konstytucji. Zasadniczym celem kas jest zaspokajanie potrzeb oszczędnościowych i pożyczkowych zrzeszonych członków, jednak na szczególnych, bo nie tak komercyjnych jak banki zasadach. Kasy stanowią alternatywę dla licznego grona osób, których nie stać na korzystanie z usług banków. I wreszcie podkreślam to, podobnie jak w trakcie rozprawy, raz jeszcze, że zasadniczą różnicę między kasą spółdzielczą a bankiem należy upatrywać w tym, że w kasie nadwyżka finansowa jest przeznaczana na zwiększenie funduszu zasobowego, ewentualnie uzupełniać może fundusz udziałowy, a zatem fundusze własne kasy, inaczej aniżeli w przypadku banku i jego akcjonariuszy, członkowie kas spółdzielczych, chociaż ci są właścicielami, nie partycypują w nadwyżce finansowej i nie otrzymują indywidualnych wypłat, takich jak dywidendy. I w założeniu ta ustawowa zasada daje możliwość pewnego obniżenia kosztów działalności kas, a także ewentualnie korzystniejszego oprocentowania depozytów czy udzielonych pożyczek. Uzasadniając to separowanie się od wyroku, w tych motywach ustnych tylko przykładowo pozwolę sobie w parunastu słowach omówić dwie regulacje, które w mojej ocenie są oczywiście sprzeczne z konstytucją i są to tylko dwa malutkie przykłady, które oczywiście będę rozwijała szerzej w pisemnym zdaniu odrębnym. Pierwszy przykład, dlatego wybrałam taki prosty, a nawet jak pan poseł był uprzejmy powiedzieć, bardzo szczegółowy przepis, dlatego że on ilustruje nie tylko nadmierną ingerencję ustawodawcy w samorządność kas, ilustruje również to, że ingerencja ta idzie dalej, aniżeli ograniczenia przewidziane w prawie bankowym, a także, że znajduje się ten przepis w grupie przepisów, które w moim pojęciu niezasadnie zostały umorzone, a zatem nie poddane merytorycznej ocenie. Myślę o artykule 20 ustawy o kasach, który stanowi, że w skład zarządów kasy wchodzi od 3 do 5 członków kasy. Analogiczne ograniczenie zostało przewidziane także, jeśli chodzi o liczbę członków zarządu kasy krajowej. Zakwestionowanej regulacji wnioskodawca zarzucił niezgodność, między innymi niezgodność z artykułem 58 ust. 1 Konstytucji, gdyż wolność zrzeszania się do tej pory w orzecznictwie Trybunału nie ulegało wątpliwości,
że obejmuje również autonomię organizacyjną spółdzielni, a wszelkie ograniczenia w zakresie kształtowania przez jej członków struktury wewnętrznej były traktowane jako ingerencja w tę właśnie wolność gwarantowaną przez artykuł 58 ust. 1 Konstytucji, a zatem dopuszczalność tych ograniczeń podlega konstytucyjnej kontroli. Ograniczenia oczywiście są dozwolone, ale jeżeli zostały ustanowione zgodnie z wymogami konstytucyjnymi określonymi w artykułach 31 ust. 3, ust. 3 i 58 Konstytucji. Otóż określenie minimalnej liczby członków zarządu wprowadza wymóg kolegialności przy podejmowaniu decyzji i służy demokratycznemu sposobowi funkcjonowania kas. I dlatego jest dopuszczalnym ograniczeniem wolności zrzeszania się. Jednak trudno dopatrzyć się jakiegokolwiek konstytucyjnego bądź merytorycznego uzasadnienia dla określenia maksymalnej liczby członków zarządu. Skoro kasy spółdzielcze mają bardzo zróżnicowaną liczbę członków, niektóre z nich działają na obszarze kraju, to chyba wnioskodawca słusznie zwrócił uwagę, że w dużych kasach, właśnie w szczególności tych prowadzących działalność w różnych regionach, może istnieć potrzeba powoływania więcej niż 5 członków zarządu. Regulacje dotyczące wewnętrznej struktury nie mogą utrudniać organom kas właściwego wykonywania nałożonych na nie obowiązków. I w ten sposób regulują tę kwestię nie tylko prawo spółdzielcze, czyli dla ogółu spółdzielni jako takich, ale identycznie, to znaczy określając tylko dolną liczbę ustawowo wymaganych członków zarządu, reguluje tę kwestię nie tylko prawo spółdzielcze, ale także kodeks spółek handlowych, a także prawo bankowe. Wszystkie te regulacje określają, powtarzam, jedynie minimalną liczbę członków zarządu. Zakres zadań zarządu przecież w oczywisty sposób powoduje konieczność określania ich składu w sposób elastyczny. I biorąc pod uwagę to właśnie, co powiedziałam, ustawodawca przez sztywne określenie maksymalnej liczby członków zarządu w sposób niczym nieuzasadniony i nade wszystko nieproporcjonalny naruszył objętą artykułem 58 ust. 1 Konstytucji swobodę określania wewnętrznej struktury zrzeszenia przez jego członków. I dlatego też w mojej ocenie Trybunał nie tylko nie powinien był, czy nie mógł umorzyć postępowania w tym zakresie, ale w moim przekonaniu powinien orzec, że artykuł 20 ustawy o kasach jest niezgodny z wymienionymi przeze mnie wcześniej wzorcami konstytucyjnymi. Drugi z przykładów dotyczy rozbudowanego bardzo artykułu 73c ustawy o kasach. Przepis ten nie tylko przewiduje nieproporcjonalne i wadliwe konstrukcyjnie środki nadzoru nad kasami, ale także w sposób, w mojej ocenie, niedozwolony ingeruje w konstytucyjnie chronione prawa majątkowe kas, ich członków, ale także wierzycieli, o czym nie należy zapominać. Przepis ten zawiera liczne niekonstytucyjne rozwiązania i nie dziwi wobec tego, że łącznie zaskarżonych zostało 11 z jego 15 ustępów. Z trudnych do zrozumienia przyczyn Trybunał rozpoznał tylko najwęższe zaskarżeń, to znaczy te przedstawione przez pana prezydenta, uznając i te zakwestionowane przepisy za zgodne z konstytucją. Wnioski grupy posłów oraz senatorów dotyczące tego przepisu nie zostały rozpoznane merytorycznie, mimo że spełniają wymagania formalne. Najpoważniejszymi uchybieniami konstytucyjnymi dotknięty jest chyba artykuł 74c ust. 4. Jednakże powstrzymuję się w tym miejscu od przedstawiania tutaj moich zarzutów, przede wszystkim dlatego, że był wyjątkowo szeroko omawiany i analizowany w toku rozprawy, no a czas jest późny. Ograniczam się zatem tylko do kilkunastu jeszcze uwag. Mianowicie, odnosząc się do możliwości, bo i ten ustęp też tego dotyczy w części, odnosząc się do możliwości przejmowania przez bank kasy lub jej części, należy podkreślić, że działalność gospodarcza prowadzona przez spółdzielnię, to raz jeszcze podkreślam, zasadniczo różni się od działalności prowadzonej przez banki. Różnica szeroko pojętego statusu prawnego powoduje, że nie jest dopuszczalne
przekształcenie spółdzielni w spółkę handlową, ani przejmowanie przez spółkę handlową spółdzielni. Jedyny wyjątek od niedawna dotyczy spółdzielni pracy, a i to budzi liczne zastrzeżenia konstytucyjne, które Trybunał szeroko przedstawił w sprawie o sygnaturze K25/12 i wyrok ten zapadł w maju bieżącego roku. Co więcej, nie sposób nie zgodzić się z występującym w literaturze poglądem, który podkreśla, że komercyjny, czysto komercyjny sektor bankowy nie powinien, nie może być budowany na aktywach finansowych kas spółdzielczych, które powstały przecież z prywatnych wkładów ich członków. I wreszcie, wydawać by się mogło, że skoro ustawodawca przewidział daleko idącą ingerencję, bo tego w istocie nikt nie kwestionował, w działalność kas, a także w prawa i wolności ich członków, to powinien zrównoważyć tę ingerencję, przyznając kasom spółdzielczym i także, i to już powtarzam uparcie, także ich członkom, także wierzycielom, adekwatnych środków ochrony prawnej w różnych sytuacjach, kiedy decyzja ich dotycząca rodzi bardzo poważne skutki prawne. Tymczasem stało się przeciwnie. Przysługujące w analogicznych sytuacjach standardowe wręcz środki ochrony nie zostały wzmocnione, tylko jak wiemy, bo też o tym była mowa kilkakrotnie, zostały wyłączone. W artykule 73c ustępy 8 i 9 ustawy o SKOK przewidziano rozwiązania, które no, wydaje się, że dosyć zgodnie żeśmy stwierdzili, że stanowią złudzenie prawa i co najwyżej dają pozór ochrony praw kas spółdzielczych, ich członków i wierzycieli. Króciutko przypomnę, że ustęp 8 tego artykułu przewiduje po pierwsze tylko kasa nadzorcza, tylko Rada Nadzorcza Kasy, ale już nie członkowie kasy, może zaskarżyć do sądu administracyjnego decyzję KNF-u o przejęciu kasy lub jej części wybranego majątku. W dodatku przewidziany został termin tylko dni 7, podczas kiedy no jednak na wniesienie skargi, podczas standardowo mamy czasem 14, a zazwyczaj 30 dni. Nade wszystko jednak trzeba zwrócić uwagę, że pomimo przyznania prawa wniesienia skargi do sądu, objęte nią decyzje komisji mają charakter bezwzględnie wiążący i są niewzruszalne. Zaskarżenie decyzji nie wstrzymuje jej wykonania. Wyłączone jest nawet prawo zwrócenia się do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. Artykuł 74c ust. 8 przewiduje, że przed rozpatrzeniem skargi nie może być rozpoczęte zbywanie majątku kasy, ale przecież dotyczy to tylko sytuacji, gdy kasa jest likwidowana, a nie wówczas, gdy jest przejmowana. A rozróżnienie to nie znajduje żadnego uzasadnienia, tym bardziej, że jak trafnie podkreślono we wniosku prezydenta RP, zakaz zbywania majątku byłby szczególnie potrzebny właśnie w przypadku wydawania decyzji o przejęciu wybranego majątku kas, czyli wtedy, gdy ryzyko nadużyć jest największe. Ten niewzruszalny charakter decyzji administracyjnej o przejęciu kasy został potwierdzony również w ustępie 9 tego samego artykułu. Na mocy tego przepisu sąd administracyjny w razie uznania skargi na decyzję KNF-u za zasadną może tylko i wyłącznie orzec o wydaniu jej z naruszeniem prawa. Nie może ani uchylić decyzji, ani stwierdzić jej nieważności, czyli skorzystać ze środków, które zapewniłyby skarżącemu no, rzeczywistą ochronę prawną, o jaką zwrócił się do sądu. Przepisy o przejmowaniu kas wyznaczyły sądowi w tym przypadku, przykro mi, ale w istocie rolę notariusza, który odnotowuje naruszenie prawa, co jednak niczego w procesie przejęcia kasy już nie zmieni. Natomiast dopuszczalność ewentualne żądanie odszkodowania od państwa, którego uzyskanie poprzedzone jest przecież również licznymi ograniczeniami i obwarowaniami, no, po pierwsze w żaden sposób nie może zastąpić skutecznej ochrony sądowej, a w istocie powinno stanowić ostateczność, a nie urastać niejako do rangi zasady, o której się mówi jako o równorzędnym rozwiązaniu. I wobec tego trzeba zauważyć, że jedynym ratio przemawiającym za przyjęciem artykułu wiadomego ustępów 8 i 9 jest dbałość ustawodawcy o interesy banków. W przeciwieństwie do praw kas spółdzielczych,
członków tych kas, ich wierzycieli, interesy banków są w pełni zabezpieczone, niezależnie od tego, czy decyzja KNF-u została wydana zgodnie z prawem, czy też powstały tam jakieś nieprawidłowości. Jest to tym bardziej trudne do zrozumienia, że właśnie prawo bankowe nie zna podobnych regulacji. Sąd administracyjny, uznając skargę na decyzję o przejęcie banku przez inny bank za zasadną, może uchylić decyzję, może stwierdzić jej nieważność. Zdaniem Trybunału za uprzywilejowaniem banków każdorazowo i bezwzględnie przemawia właśnie pewność sytuacji prawnej ekonomicznej banków i trudno uznać taki argument za wartość konstytucyjną i przeważającą nad prawami majątkowymi zarówno członków kas spółdzielczych, jak i ich wierzycieli, którzy przecież niejednokrotnie są najsłabszymi uczestnikami obrotu, a zatem to państwo, demokratyczne państwo prawne, to im powinno zapewnić szczególną ochronę prawną. I wreszcie, jak do tej pory, orzekając w sprawach spółdzielczych, właśnie tak najszerzej zakreślonych, jak o tym przed chwilą wspomniałam, Trybunał nie tracił z pola widzenia osób bezpośrednio zainteresowanych jego rozstrzygnięciami, czyli członków spółdzielni, tych, którzy są ich właścicielami. W dzisiejszym wyroku niestety Trybunał ograniczył się do postrzegania kas wyłącznie jako podmiotów gospodarczych, pomijając to, że stanowią one, przestawiając na bardzo daleki plan ochronę konstytucyjną, jaka wynika z wolności zrzeszania się osób, i to tych, które najczęściej, nie mówię, że jako zasada, ale w jakiejś części nie mają alternatywnych źródeł zaspokajania swoich potrzeb oszczędnościowo-kredytowych. Kończąc ostatnie zdanie, pragnę podkreślić, że spółdzielczość oszczędnościowa-kredytowa, sprawdzona na świecie forma zaspokajania potrzeb finansowych ekonomicznie słabszych jednostek, nie powinna być dezintegrowana ani eliminowana przez rozwiązania prawne, które ingerując w jej istotę mają ją upodobnić albo wręcz przekształcić w działalność stricte, w ścisłym tego słowa znaczeniu, komercyjną, to znaczy bankową. Dziękuję bardzo. Rozumiem, że to koniec, tak, pani sędzio? Tak, już koniec, panie przewodniczący. Na teraz, bo będzie pisemne zdanie. Teraz proszę o przedstawienie zdania odrębnego panią sędziego Teresę Liszcz. Dziękuję. Ja w zasadzie zaskarżyłam całe orzeczenie. Wyłączyłam z tego punkt 9-10 części pierwszej dotyczący przepisów o vacatio legis, o wejściu w życie. Chociaż Bogiem ma prawdę, to one powinny być raczej umorzone. Te akurat powinny być umorzone jako bezprzedmiotowe niż ocenione jako zgodne. No ale już tak zagłosowałam i w związku z tego wyłączyłam te dwa punkty ze zdania odrębnego. Przede wszystkim powiem tak jak moi poprzednicy zgłaszający zdanie odrębne, że jestem absolutnie przeciwna postanowieniu o umorzeniu w tych wszystkich punktach, gdy umorzenie uzasadnione brakiem dostatecznego uzasadnienia. Tam są punkty zaskarżenia umorzone ze względu na cofnięcie wniosku czy ze względu na uchylenie przepisu, to jest oczywiste i nie podlega kontrowersji. Natomiast umorzenie ze względu na brak, powtarzam, nie uzasadnienia w ogóle, tylko dostatecznego uzasadnienia, jest według mnie absolutnie nie do przyjęcia w tym przypadku i nie jest zgodne z dotychczasową praktyką Trybunału w większości wyroków. Wynika ono prawdopodobnie z tego, o czym mówił pan poseł Cieślak, że Trybunał nie popatrzył na całokształt zaskarżenia, który w sumie oznacza zakwestionowanie całego modelu nadzoru Komisji Nadzoru Finansowego nad sektorem spółdzielczych kas. Powołując się na względy formalne, moim zdaniem bezzasadnie, uchylił się od rozpoznania ogromnej większości zarzutów, a te, które przyjął do rozpoznania merytorycznego, oczywiście nie tworzą żadnej spójnej całości, nie oznaczają zakwestionowania modelu nadzoru. Ustawie ja zarzucam osobiście i w ustawie widzę brak w tej postaci, że nie realizuje ona żadnej spójnej wizji, żadnej spójnej koncepcji kasy spółdzielczej, kasy kredytowej. Notabene tej wizji nie przedstawili także ani wnioskodawcy, ani przedstawiciele kasy krajowej.
Przedstawiciele kasy krajowej, przedstawiciele wnioskodawców chcieliby, żeby kasy mogły być wielkie, rozrastać się bez ograniczeń i żeby nadzór był bardzo miękki. Kwestionują jednocześnie artykuł 10 i nadzór. Z kolei ustawodawca wymaga, żeby kasy tworzyli ludzie, którzy uprzednio wiążą jakieś więzy organizacyjne, zawodowe czy podobne. A z drugiej strony nadzór nad nimi przewiduje taki jak nad bankami, a wręcz, jak wynika to z wielu punktach, bardziej rygorystyczny. No co jest dla mnie sprzeczność ewidentną. Ja nie widzę możliwości uznania za konstytucyjne tej pary przepisów. Artykułu 10 i artykułu 60 oraz następujących po nim i przed nim, także poprzedzających go przepisach dotyczących nadzoru. Zwracam uwagę na to, że ten artykuł 10 ma być traktowany serio. Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego oświadczył, że zarówno badając wniosek o utworzenie kasy przed wyrażeniem zgody i statut kasy, jak i w trakcie inspekcji dokonywane w kasach działających, będzie zwracać uwagę na to, czy jest przestrzegany wymóg, aby kasę tworzyli ludzie, którzy uprzednio byli związani jakimś rodzajem więzi wymienionych w artykule 10. Skądinąd to rygorystyczne przestrzeganie tego wymogu powinno mieć w zasadzie wpływ także na rozmiary kasy. Powinny sprawdzać, że one w większości nie będą kasami wielkimi, ale to jest jednak inne kryterium niż wielkość. Zwracam przy tym uwagę na to, na co zwracała uwagę przedstawicielka wnioskodawców, że te więzi, które uzasadniają tworzenie kasy, no są dosyć ograniczająco określone. Jako tylko więzi organizacyjne bądź zawodowe, już na przykład więź terytorialna, jak dzielnica na przykład, bardzo ze sobą zżyta, czy na przykład włączenie członków rodzin, członków związanych, czy kandydatów do spółdzielni związanych więzią zawodową, nie umożliwia włączenie do tej kasy także członków ich rodzin. Już to jest wykluczone. Jest moim zdaniem to ograniczenie, to pojmowanie więzi zbyt wąskie, zbyt ograniczające. Ale przede wszystkim dostrzegam tę sprzeczność między z jednym stroną wymaganiem, aby to były jednak kasy ludzi związanych różnego rodzaju, nie różnego rodzaju, tylko rodzajami więzi wymienionych w ustawie, a z drugiej strony tak rygorystyczny nadzór. Trybunał w punkcie pierwszym swojego wyroku przyjął inne kryterium. Jak gdyby przeszedł do porządku dziennego nad relacją między wymaganiem tej więzi a rodzajem nadzoru, chociaż w trakcie rozprawy wielokrotnie mówiono, że im silniejsze więzi, tym bardziej miękki powinien być nadzór, czy może być nadzór. Tutaj przeszedł trybunał na tym do porządku dziennego. Zwróciłem natomiast uwagę na to, że nadzór powinien być zróżnicowany w zależności od wielkości kasy. Jednocześnie nie dał żadnych wskazówek, na jakim poziomie ma być określona wielkość kasy, powyżej którego już ten nadzór będzie silny. Mogą to być rozwiązania bardzo różne. Tutaj jest pełna swoboda ustawodawcy. A poza tym zwracano uwagę na to, że mogą być kasy całkiem duże, których jednak jest silna, wyraźna więź, na przykład zawodowa, członkowie jednego samorządu zawodowego. Skądinąd jednak ja się zgadzam, że po przekroczeniu pewnej krytycznej masy zatraca się idea kasy jako instytucji samopomocowej. I że powinna być taka granica wyznaczona, powyżej której spółdzielcza kasa powinna być obowiązkowo przekształcana, na przykład bank spółdzielczy, który miałby silniejszy nadzór, ale z drugiej strony nie był ograniczany świadczeniem swoich usług tylko na rzecz swoich członków, który byłby już w innej sytuacji. Trybunał moim zdaniem zachował się przy tym niekonsekwentnie w tym punkcie pierwszym, dlatego że uznał zakresową niezgodność artykułu 60 ze względu na brak zróżnicowania stopnia nadzoru nad w zależności od wielkości kasy, ale następnie już bez żadnego zakresu, bez żadnych warunków uznał za zgodne z konstytucją wszystkie te instrumenty nadzoru.
Jeżeli już tak miało być, to wszędzie powinno być zakresowe, moim zdaniem, zwłaszcza przy tych najbardziej drogocytycznych instrumentach nadzoru, prowadzących wręcz do likwidacji bardzo często, to powinno być zastrzeżenie to samo, co w punkcie pierwszym. Tymczasem te kolejne przepisy, nieliczne bardzo, bo ze względu na to umorzenie, które dotyczą instrumentów nadzoru, są jakby bezwarunkowo, bezzakresowo uznane za zgodne z konstytucją. To jest taka pierwsza kwestia ogólna. Moje to zdanie odrębne tutaj wygłoszone będzie bardzo ogólne. Następna kwestia, na którą chcę zwrócić uwagę, to jest artykuł 7, on został umorzony. Jest to fundamentalny przepis dotyczący wolności zrzeszania się. Jest to przepis, który uzasadnia w ogóle powstanie kasy od zgody pozasądowego organu, jakim jest Komisja Nadzoru Finansowego. Nie widzę żadnych powodów, dla których kasy, zwłaszcza kasy z takim wymaganiem, które spełniają takie wymaganie w artykule 10, jako spółdzielnie, rzeczywiste spółdzielnie, miałyby być koncesjonowane tylko ze względu na to, że prowadzą działalność w obszarze finansowym. Ja zwracam uwagę na to, że kasy prowadzą działalność taką, ale nie nastawioną na zysk. Jeżeli się zdarzy nadwyżka, to ona jest przeznaczana na rozwój kasy, na fundusze własne kas. I to powinno być brane pod uwagę. Tymczasem przy porównywaniu kas z bankami w ogóle się gdyby to zapomina. Te prawdziwe kasy, takie jakie istniały w Polsce przed wojną, bo to przecież nie jest wymysł powojenny, które mają w Polsce dobrą tradycję, w Polsce przedwojennej. Jeszcze XIX-wieczną można by się doszukiwać w czasie zaborów w Wielkopolsce. Te prawdziwe kasy nie powinny być tłamszone przez nadzór państwowy. Z drugiej strony, państwo nie ma, moim zdaniem, obowiązku dawania im ich takich pełnych gwarancji. Wszak są spółdzielnie inne, gdzie też jest duże ryzyko członków. W spółdzielniach mieszkaniowych, które mogą upaść, członkowie mogą stracić dach nad głową, bo to państwo nie roztacza nad nimi żadnego nadzoru. Są to dorośli ludzie, którzy łączą się w celu pewnego wspólnego przedsięwzięcia, w zasadzie o celu gospodarczym, o charakterze gospodarczym, którzy są świadomi tego, co robią, którzy przez to, że się znają w większości, ufają sobie i mają wspólne interesy, nawzajem będą się troszczyć. Takie założenie. Jeżeli to są właśnie te prawdziwe kasy. Nie do pomyślenia jest dla mnie, że tego rodzaju zrzeszenia mają być koncesjonowane. To jest sprzeczne, fundamentalnie sprzeczne z zasadą wolności zrzeszenia z artykułu 58, z podstawowymi zasadami ruchu spółdzielczego międzynarodowego, z zasadą autonomii spółdzielczości. Do tej kategorii, przy czym trzeba dodać, że nie ma jasnych warunków, po spełnieniu których kasa powinna wyrazić zgodę. Są wskazane sytuacje, kiedy kasa musi odmówić. I są wskazane sytuacje, kiedy kasa nie musi, ale może. Przepraszam za to przejęzyczenie, jestem też już trochę zmęczona i spiesząca się, bo biorę pod uwagę, że wszyscy państwo już czekają na zakończenie. Są sytuacje, kiedy Komisja Nadzoru musi odmówić. Są takie, kiedy może odmówić, gdzie to do jej uznania jest zostawione. I są takie, kiedy sytuacja jest zupełnie niejasna. A znaczy nie ma takich warunków, po spełnieniu których jest gwarancja, że zgoda będzie. Czyli jest obawa, że dosyć swobodnie i wręcz arbitralnie komisja może o tym decydować. No co jest naprawdę fundamentalnie sprzeczne z zasadą zrzeszania się. Komisja decyduje zresztą nie tylko o tym, czy o tej fundamentalnej kwestii, czy zgodzić na powstanie kolejnej kasy, czy nie, ale zatwierdza jej statut. Każdą zmianę statutu decyduje, ustawa przesądziła liczbę członków także. I te ograniczenia, które dotyczą kas, ogółu kas, dotyczą właściwie w takim samym stopniu kasy krajowej. Kasa krajowa jest tutaj zupełnie zdeprecjonowana. A to ona miała być tym pierwszym lustratorem, pierwszym gwarantem, że kasy będą działać zgodnie z prawem, tak jak jest w ruchu spółdzielczym. Ona została potraktowana tak jak każda inna kasa, co i ogranicza jej możliwości działania, obniża jej autorytet. Zupełnie dla mnie niejasna jest w tej ustawie i w tych sprawach relacja między działaniem
Komisji Nadzoru Finansowego sądem rejestrowym. Konstytucja dopuszcza nadzór nad zrzeszeniami wszelkiego rodzaju, ale ten nadzór ma być sprawowany przez sąd. I robi to w stosunku do wszelkiej maści zrzeszeń sąd rejestrowy. I nie mamy obawy, że sąd rejestrowy będzie wiedział, kiedy odmówić rejestracji związkowi zawodowemu, organizacji pracodawców, spółek i całej masy innych podmiotów. A nagle jest obawa, że sąd rejestrowy sobie nie poradzi z tym, czy są spełnione warunki do zarejestrowania spółdzielni prowadzącej działalność finansową, spółdzielczej kasy. Komisja Nadzoru Finansowego ma ogromną swobodę, więc nie będąc organem sądowym. Kontrola sądu nad jej działalnością, o czym wspomniano, jest iluzoryczna. Mówiono już o tym, że bardzo krótki jest czas na złożenie skargi, 7 dni, nie wiadomo dlaczego aż tak skrócono, że wniesienie skargi nie wstrzymuje wykonania decyzji. Chodzi przede wszystkim o te decyzje, o których jest mowa w artykule 74c ust. 4, że jeżeli nawet będzie wniesiony wniosek o wstrzymanie wykonania, to on może być rozpatrzony po paru miesiącach, kiedy już będzie zupełnie bezprzedmiotowy. I to, co dla mnie jest zupełnie zdumiewające, to, że sąd może tylko stwierdzić naruszenie prawa, nie może ani uchylić, ani uznać za nieważną decyzji nawet naruszającej rażąco prawo. Że ustawa godzi się z tym, ustawodawca się zgodzi z tym, że w tym systemie może pozostać w obrocie decyzja rażąco naruszająca prawo. I sąd może to tylko stwierdzić. I po stwierdzeniu takiego naruszenia kasa może dochodzić w postępowaniu cywilnym odszkodowania, co jest także dla mnie nonsensem z punktu widzenia ekonomii procesowej. Bo przecież tu chodzi o zabranie aktywów, zabranie pieniędzy. Więc najpierw te pieniądze zabieram, nie można tego wstrzymać, a potem po orzeczeniu sądu mogę dochodzić odszkodowanie, czyli pieniędzy z powrotem. No dla mnie jest to kompletnie irracjonalne rozwiązanie. I dlatego uważam, że w zasadzie wszystkie te przepisy dotyczące instrumentów nadzoru zarówno nad kasą krajową, jak i nad kasami są w warunkach wymagania, żeby była spełniona istota kasy, niezgodne z tymi fundamentalnymi wzorcami 58 ust. 2 artykuł 2 Konstytucji, zasada pomocniczości, 20 i 22 zasada społecznej gospodarki rynkowej i 64, gdy chodzi o brak ochrony własności kas i członków kas, własności prywatnej. Szczególnie rzeczący jest tutaj dla mnie artykuł 55 ust. 1a, który zobowiązuje kasę krajową do bezzwrotnego i nieodpłatnego przekazania wolnych środków z funduszu stabilizacyjnego do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Zamiast pozostawić te środki w kasach, żeby mogły być użyte w razie potrzeby do wspomożenia kasy, w postępowaniu zmierzającym do poprawy sytuacji, to się je zabiera, a potem łaskawie z tegoż funduszu wypłaca deponentom środki. Chcę zwrócić uwagę na to, co mnie uderzyło w czasie rozprawy. Zarówno przedstawiciel Sejmu, jak i zwłaszcza przedstawiciel ministra finansów bardzo dużo mówili o interesie publicznym, o trosce państwa o interes deponentów. I to jest chwalebna troska. Tylko z drugiej strony ich działania zaprzeczają tam w wielu przypadkach. No nie mogę nie powiedzieć o tym, o czym tutaj pytałam o to i to jest powszechnie znane, że działając pod hasłem troski o stabilizację systemu kas, o interes deponentów, jednocześnie konstytucyjny minister pozwala sobie publicznie powiedzieć, że kasy to jest piramida finansowa, czyli de facto związek przestępczy. Inny mówi, że są niewypłacalne, inny wysoki urzędnik. Pani poseł mówi, największa afera III Rzeczpospolitej. Przecież chyba bankowcom zwłaszcza nie trzeba tłumaczyć i ministrowi finansów, jak tego rodzaju stwierdzenia wpływają na członków, klientów kas. Gdy trudności mają banki, to ich likwidacja, łączenie, naprawianie odbywa się
przy powściągliwych bardzo dużej dyskrecji. W stosunku do kas mamy takie oto oświadczenia. Przeczytałam Rzeczpospolitej, że w czasie pierwszej odsłony tak zwanej afery Skok, przed pierwszą turą wyborów prezydenckich, około 800 milionów złotych wycofano z kas spółdzielczych. To nie dotyczy bezpośrednio kontroli, ale wiąże się z tym dosyć mocno, bo stoi pod znakiem zapytania jednak czystość intencji, jeżeli mamy do czynienia z takim działaniem. Wracając do interesu publicznego, trzeba powiedzieć, że na pewno w interesie publicznym leży istnienie zdrowego systemu kas spółdzielczych. Moim zdaniem niewielkich kas, i tu się nie zgadzam i nie ma dla mnie znaczenia to, że wnioskodawcy stwierdzili, że artykuł 10 jest niekonstytucyjny, dlatego że ogranicza rozwój kas. Kasy spółdzielcze to nie po to powstają, żeby prowadzić na wielką skalę działalność, tylko żeby zaspokajać potrzeby niezamożnych swoich członków. Istnienie takich kas jest konieczne, bo jeżeli zdusimy, stłamsimy nadmiernym nadzorem i takimi działaniami faktycznymi ten sektor, to niezamożni ludzie będą zdani na żer bezwzględnie działających firm pożyczkowych, do których dopiero niedawno zaczyna się ustawodawca dobierać. Życzę mu gorąco i szczerze powodzenia w tej sprawie, bo lobbying jest taki, że na pewno nie będzie łatwo tej ustawy uchwalić. Dziękuję. Dziękuję bardzo, pani sędzio. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego jest ostateczny. Wyrok wraz z pisemnym uzasadnieniem zostanie doręczony wnioskodawcom i uczestnikom postępowania w terminie określonym w ustawie o Trybunale Konstytucyjnym. Na tym zamykam posiedzenie, a wszystkim państwu dziękuję za pracę wykonaną przy wydawaniu tego orzeczenia. Do widzenia.